Przez całą minioną niedzielę mieszkańcy Puław uczestniczyli w drugim już pikniku sportowym Akademii Sportu Grupy Azoty Puławy. To impreza, która podsumowuje kolejny rok funkcjonowania tego projektu, który zgodnie z założeniami ma integrować puławskie i nie tylko środowisko sportowe i zwracać szczególną uwagę na szkolenie dzieci i młodzieży. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od samego rana można było zagrać w mega piłkarzyki z zawodnikami Wisły, a także z piłkarkami Sybilli Puławy. Nie zabrakło również piłkarzy ręcznych Azotów, którzy oprócz tego, że grali w mega piłkarzyki, to jeszcze przy swoim stanowisku pokazywali, jak celnie rzucać piłką do tarczy. Na rzutni nieopodal murawy boiska swoje miejsce miała mistrzyni w rzucie młotem puławianka Malwina Kopron, która nie miała chwili odpoczynku, bo bez mała przez całą imprezę uczyła techniki rzutu młotem najmłodszych. Do Puław specjalnie na tę imprezę przyjechał Emil Peroń, zawodnik speedcaru Motoru Lublin, który prezentował swój motocykl, a także pokazywał na symulatorze, na czym polega sztuka jazdy na żużlu. Od samego rana, co stało się już tradycją, na bocznym boisku stadionu Mosir odbywał się turniej z udziałem zawodników rocznika 2007 z 11 klubów będących członkami Akademii Sportu Grupy Azoty Puławy. Najlepsi w tym turnieju okazali się gracze Puławiaka. Drugie miejsce zajęła drużyna puławskiej Wisły, a na najniższym stopniu podium plasowali się piłkarze Orłów Kazimierz. Na zakończenie pikniku został rozegrany tradycyjny już mecz pomiędzy zawodnikami Grupy Azoty Puławy a miastem Puławy. W regulaminowym czasie gry lepsi okazali się piłkarze z Grupy Azoty, którzy pokonali rywali 7-5. Tuż po meczu zawodnicy obu drużyn wykonali jeszcze serię rzutów karnych, w której piłkarze z zakładów azotowych także okazali się minimalnie lepsi.